Siema, siema, witam w Battlefroncie 2. Dzisiaj kolejna mapka z modzików w Cinematic Lightning i wybraliście większością głosów Hof. Mamy dzisiaj mapkę Hof. Piszcie oczywiście w komentarzach propozycje do kolejnego odcinka, z tym, że następny będzie oczywiście Crate. To były wasze komentarze z poprzednich odcinków, a już teraz możecie głosować jakby na kolejne. Sporo nam jeszcze zostało, myślę, że z czasem wszystkie na spokojnie wam pokażę, więc też będą jakieś modyfikacje do skinów czy do postaci, będę przemycał w kolejnych materiałach. Dzisiaj mamy Hof w wariancie oczywiście takim dziennym i tym wieczornym. Ten wieczorny jest taki o zachodzie słońca, mamy jakby takie kolorki różowo-pomarańczowe, z tym, że zobaczcie tutaj, na początek będzie Luke, później Leia, później Han Solo i zobaczcie ten wariant wieczorny. Jest on dużo jaśniejszy, pozbawiony kontrastu. Ogólnie bym powiedział, że te mapki właśnie w Battlefroncie 2 są bardzo, bardzo przekontrastowane. Tak, nowe słowo, ale najlepiej wam to tak wytłumaczyć. Bardzo duży kontrast, gdzie w starej trylogii te filmy były no takie dosyć jasne, dosyć spokojne, jeśli chodzi o ten właśnie kontrast. I mamy tutaj, można powiedzieć, troszkę inne kolory, z tym, że bardziej jasne. Także tak wygląda wieczór na Hof. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda mapka dzienna. Tu już zagramy sobie Leją. Na razie zostawiamy to, jak Hof wygląda wewnątrz, w tej bazie naszej rebeliantów, bo to przejrzymy sobie na przykładzie Hana Solo. Teraz chciałbym się skupić na tym, jak wygląda zewnątrz, właśnie zwłaszcza mapka w trybie galaktycznym szturmie, chociaż w tym arcade nie jest możliwe wyjść za bardzo poza mapkę, więc tylko takie szczątkowe tutaj będziecie mieli pole widzenia, ale można to zobaczyć też na screenie. I jak widzicie, również mapka dzienna pozbawiona kontrastu w dużym stopniu, troszkę jaśniejsza, troszkę taka spokojniejsza, stonowana, jak to było w filmie. Więc tutaj ogólna tendencja na tej mapce, mniejszy kontrast, troszkę jaśniej i takie kolory z mniejszą saturacją. Wygląda to dosyć podobnie na innych mapach, ale jeszcze zobaczycie, że w niektórych będzie dosyć odwrotnie. Także ogólnie Hof bardzo, bardzo dobrze zrobione, zwłaszcza ta wersja dzienna, bardzo mi się podoba. To już wygląda jak z piątej części, zdecydowanie. I jeszcze zobaczmy sobie, jak wygląda to też w środku. Będziemy przechadzać się Hanem Solo po bazie rebeliantów, z tym, że tutaj nie ma jakichś większych zmian. Troszkę kolory bardziej w niebieski, ale jeśli chodzi o kontrast, nie jest taki bardzo zmniejszony. Także tak wygląda ta mapka, dajcie znać, czy wam się podoba, jak wygląda przy tym modziku, czy jest lepsza, czy jest gorsza, może jakaś wersja wam się bardziej podoba. Piszcie jaka mapka kolejna po Crate, bo myślę, że na Crate zagramy sobie Kylo Renem. I będzie jeszcze może jakaś modyfikacja do Luka, zobaczymy. Także tyle na dzisiaj z planety Hof. Dzięki wielkie za oglądanie, dajcie łapy, jeśli wam się podobało. Kto nowy, zapraszam do subowania. Niech moc będzie z wami. A teraz wciśnij subskrypcję. Do it.